Dzień dobry Państwu, Dorota Haller. Zapraszam na kolejny odcinek Halo Haller, czyli program, o którym rozmawiam z inspirującymi kobietami po to, aby inspirować kolejne. Dzisiaj moją gościnią jest Aleksandra Gajewska, posłanka Rzeczpospolitej, dyplomowana dyplomatka. <grywka> Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, jak to pięknie zabrzmiało. Tak, to bardzo mi się podobało to, że jesteś dyplomowaną dyplomatką, zatem tak posta postanowiłam Cię przedstawić. Bardzo dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do tego programu. Jesteś flagową feministką, można powiedzieć, a tutaj staram się propagować takie postawy i też rozmawiać o tym, czym jest feminizm, czym nie jest. I chciałam Cię zapytać, dlaczego feminizm w Polsce ma tak słabe PR? Bo wokół, w ogóle to tak, dzięki, serdeczne, że możemy gadać. Ja się mega cieszę, jak możemy mówić o rzeczach ważnych dla kobiet, ważnych w tym życiu publicznym, ale ważnym też w życiu codziennym, i uważam, że im więcej nas kobiet, świadomych, mądrych, zaangażowanych, będzie zabierało głos w naszych sprawach, tym dla nas wszystkich lepiej. I tak też rozumiem feminizm. Mm -hmm. e, rozumiem, że feministka, czyli ja, czyli każda z dziewczyn, która mm, w swoim domu, w swoim najbliższym otoczeniu, w pracy, e, walczy i dba o to, żeby jej prawa były szanowane, hmm. która chce właśnie zaznaczać swoje zdanie w życiu publicznym, chce walczyć o nasze sprawy, ma absolutne prawo mówić, że jest. Właśnie feministką. Feministka to nie jest tylko laska, która idzie na manify i wykrzykuje tak. tam najróżniejsze hasła, a to właśnie takim stereotypem obrosło, e, która nienawidzi mężczyzn i w ogóle wycięłaby męski gatunek, e, bo to też jakieś po prostu takie w ramy oprawiono ten feminizm, i, i, i po prostu potem się okazuje, że właściwie żadna feministka nie pasuje do tego obrazu feminizmu, który w, w Polsce powstał. Myślę, że Naprawdę, gdyby tak zacząć rozmawiać z dziewczynami, co robią na co dzień, okazałoby się, że znaczna część z nas po prostu jest feministkami. Tylko na ten narzucony taki właśnie tryb myślenia o feminizmie nie, potrafi, nie pozwala im się. Pisać, nie po, pozwalam się tak po prostu nazwać, bo trochę się boją z tym, okej, okay, powiem, że jestem feministką, to zaraz wszyscy się na mnie rzucą, ale że jestem on. jakaś radykalna. To, to co powiedziałaś przed chwilą, ta agresja, te manify, na których ja sama bywam, tak, Ale to mm -hmm. nie, nie, nie o tym jest ta rozmowa. Ten agresywny feminizm jako domi, dominuje poniekąd wizerunek feminizmu w Polsce. Czy ty jako e, posłanka dbasz o to, czy robisz coś po to, żeby ten feminizm trochę odczarować, może? Hm. Ja staram się podchodzić do feminizmu jako do takiego naprawdę użytkowego m, codziennego feminizmu. Dobre. Czyli m, mówię w Sejmie to, co uważam, że powinno wybrzmieć, Aha. to, co jest ważne. E, jak mnie ktoś wkurzy, to potrafię być mało przyjemna, złośliwa, uszczypliwa i tym podobne. Ale wiecie, jeśli chodzi o agresję, to w życiu publicznym jest ich tak strasznie dużo, mm -hmm. że mm, rozumiem radykalne postulaty. Ja wiem, że jak się po coś idzie, to te postulaty muszą być po prostu twarde, cel mm -hmm. musi być jasno określony, mm -hmm. bo inaczej po prostu zawsze nas ktoś mm -hmm. z tej drogi zepchnie. Mm -hmm. I czy to jest feminizm, czy to jest jaka, jaka, jakiś inny nurt, który, który, który podejmujemy, w jakim działamy, zawsze tak będzie. Ale. Ja staram się oswajać ten feminizm. Być taką twarzą tak. tego feminizmu, żeby każda z nas przyjrzała się w lustrze i pomyślała: sobie, Kurde, ja, ja też jestem feministką. Tak. Ja też jestem feministką. Ja to głośno, wiesz, bo tak. to jest trochę w Polsce. Jednak... I nie miała kompleksów, żeby to przyznać. I um, tym się tak naprawdę na co dzień zajmuję, że w, razem ze swoimi koleżankami mamy na przykład taką warszawską platformę kobiet, i my tutaj się sieciujemy, szkolimy i tak dalej, i tak dalej. i Jak ja zaczynałam, to większość dziewczyn, mam tam w tej grupie ponad 100 dziewczyn, mówiły mi, mmm, ja to nie jestem taką klasyczną feministką. A ja tak sobie myślę, a Jaką? A to znaczy jaką? A tak. a co to jest? Mhm. I po tych kilku miesiącach, a zwłaszcza tych trudach pandemii, mhm. ja nie mam wrażenia, żeby którakolwiek dzisiaj powiedziała, że nie jest feministką. Wręcz no so, przeciwnie. Mam taką anegdotkę małą. Mój serdeczny przyjaciel, bardzo świadomy mężczyzna, który absolutnie traktuje e, kobiety równościowo, ostatnio chciał mi otworzyć drzwi przy wejściu. Mówi, a nie, przepraszam, nie otworzyć, bo jesteś feministką. Mówi. Proszę cię, to w ogóle nie jest o tym. To mówię jako sympatyczną anegdotę, ponieważ człowiek ma absolutnie świadomo, światopogląd równościowy, ale są takie stereotypy, jak ta, jak ta że pralka. raczej nie pozwolę otworzyć drzwi albo włożyć walizki w pociągu. Oczywiście, że proszę o pomoc, to kompletnie nie o to chodzi. Tak jak ta pralka na siódme piętro. <laughs> tak, to jest po Dokładnie prostu... pralka. Feministka, feministka, ale pralkę na siódme <laughs> piętro trzeba jej znaleźć. No to są jakieś takie straszne głupoty. Czyli żyjemy w XXI wieku. Mhm. Chodzi o równe prawa. Mhm. Chodzi o, o, o możliwości. Chodzi o dostęp, o otworzenie, takiej takie świadome się na to, że kobiety są kompetentne, dobre i mogą pełnić ważne w naszym mm. życiu funkcje. Równ nie tylko te takie asystenckie, tak. tylko te wykonawcze, zarządcze. Ja jestem przekonana, i wszystkie badania wskazują na to, że kobiety są bardzo dobrze przygotowane do pełnienia mm -hmm. tych ról. Jesteśmy bardziej wykształcone w Oczywiście. Polsce. Oczywiście, tylko mm -hmm. jakoś tak kulturowo w Polsce. Mm -hmm. Nastało, że pozwoli, po, 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 pozwolono zamknąć się właśnie na to, że, e, że kobieta pasuje do takiego obrazka, e, właśnie pomocy. Tak, tak. Asystent. Rola wsparcia mężczyzn. No, ja tego nie znoszę, tak? Mhm. Ja, czyli dla mnie to jest coś absolutnie przekłamanego, i my przez wiele lat wierzyłyśmy w to, że to jest właśnie nasza rola. Odebrało nam to pewność siebie, mhm. odebrało nam to przekonanie o własnej wartości, i myślę, że ogromną rolą feministek dzisiaj jest właśnie to, żeby przypomnieć kobietom o tym, jak dużo są warte i że mogą. I że mają po to sięgać. Pięknie powiedziane, pięknie powiedziane. Dla tych z Państwa, którzy nas nie widzą, tylko nas słuchają, e, Ola, e, pani posłanka, ma na sobie t-shirt, który czyta Girls do not dress for boys, czyli dziewczyny nie ubierają się dla chłopaków. I masz anegdotę na ten temat, proszę podziel się, bo dla mnie ona była dosyć szokująca. E, twój były szef. Tak, mój były szef, jak kiedyś przyszłam w tej koszulce do pracy, a żebyście mieli jasność, ja, będąc radną Warszawy, cały czas pracowałam zawodowo. Dopiero kiedy zostałam rzeczniczką Rafała Trzaskowskiego w kampanii na prezydenta Warszawy, poszłam do Sejmu, zaszłam w ciążę. To był ten moment, kiedy musiałam podjąć, no niełatwe dla mnie decyzję o tym, że Okej, okay, nie da rady robić wszystkiego naraz, żeby wszystko robić dobrze, więc mm -hmm. ja się decyduję właśnie na te, 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 te działania społeczne, polityczne e, i, i podziękowałam za pracę w tak zwanym biznesie. No ale jeszcze jak, jak normalnie funkcjonowałam, miałam własną działalność e, i miałam szefa, e, to szef mi wtedy powiedział, jak przyszłam w tej koszulce do pracy, tak popatrzył na nią, przeczytał. Girls do not dress for boys. Tak się do mnie uśmiechnął i mówi, oh, they do dress for boys. They do. I ja no. sobie po prostu pomyślałam, no, o, no matko, nie nie, no. Nie, nie, nie ubieramy się dla facetów. Ubieramy się w to, co chcemy i tak jak chcemy. I to jest też taki trochę slogan, który ja na początku swojej aktywności w Sejmie mm, wprowadziłam. Że mówi się, że polityka nosi krawat. Mm -hmm. A ja właśnie bym chciała, żeby polityka mogła nosić, co chce. I czy to jest spódnica? czy to jest sukienka, czy to jest garsonka, czy to jest marynarka, czy to jest dres i trampki. Pozwólmy na to. Przestajemy tak, tak, tak sami się ograniczać pod tym kątem. Może to być równie dobrze kobieta w trawacie, to nie ma żadnego znaczenia, bo, prawda? Ale właśnie to... o tym mówię. Ci, kto co chce, tak? Mhm. Powiedziałaś, Olu, kiedy byłaś radną, byłaś najmłodszą radną w Warszawie. Czy ciebie kiedykolwiek dotknęła jakaś taka dyskryminacja ze względu na wiek, Tutaj była Zosia Kierne, którą obydwie znamy w, w moim podcaście, która jest na liście 25 najbardziej wpływowych ludzi poniżej 25 roku życia? I ona o tym mówiła, że w Polsce dotknęła jej taka dyskryminacja, że jako osoba młoda powinna przyjść z mamą, z tatą, z kimś dorosłym. To jest niebywałe zupełnie, że my nie widzimy tego, Potencjału młodzieży, albo go widzimy, ale jednak komunikujemy w sposób dyskryminujący. Czy Ciebie to kiedykolwiek dotknęło? Dotknęło, oczywiście, że tak. Jak ja dostałam się do Rady Warszawy, to byłam takim naprawdę wyjątkiem od reguły. Nie wiadomo było, jak, jak, co to w ogóle ze mną zrobić, jak to mnie potraktować. W ogóle pierwsze pytanie, jakie zadał mi dziennikarz, i tego nie zapomnę, bo to są właśnie takie rzeczy, które tak. zostają z nami na, na trwałe. Jakim cudem dostała się do pani, pani do Rady Warszawy? Ja sobie pomyślałam, kurde, no to, to cud był, naprawdę? Czyli roz, to w jakiejś takiej kategorii będziemy rozpatrywać? Zrobiłam dobrą kampanię, ludzie na mnie zagłosowali. Naprawdę? Muszę Panu tłumaczyć, jak wyglądają mechanizmy wyboru przedstawicieli tak, samorządu do, kraju, tak. do, do Rady Warszawy? No i tak naprawdę twardo mu odpowiedziałam, patrząc na niego tak na zasadzie, jest pan nieprzygotowany do pracy, czy po mhm. prostu panu się coś wymsknęło, tak? Eee, I on był szokowany ciężko, a ja wtedy zrozumiałam, że wszyscy uważają, że ja jestem tu nie na miejscu. Znaczy, nie, że idzie jakaś zmiana, że młodzi ludzie przychodzą do rad miasta, rad dzielnic po to, żeby aktywnie zmieniać swoje otoczenie tak, i żeby głośno mówić o mieszają, tym, jak tak. chcą, żeby ono było kształtowane, tylko po prostu ktoś pomyślał sobie, że jestem tu wypadkiem przy pracy mhm. i strasznie mnie to wkurzyło. Mhm. Więc rozumiem Zośkę, którą też bardzo tak. dobrze znam, biorę udział w jej masterclassach, tak. jestem mentorką dla, dla dziewczyn i, i, i strasznie doceniam jej pracę. I uważam Uważam, że ona jest niezwykle potrzebna i taką pracę też staram się wykonywać między innymi w platformie obywatelskiej. Mm -hmm. e, tworzymy razem z młodymi posłami meetupy, e, gdzie chcemy właśnie dać przestrzeń e, temu nowemu pokoleniu do tego, żeby mówiło, Swoim głosem, mm -hmm. o tym, jakie są najważniejsze wyzwania przyszłości, o to, co oni uważają, że są ich, że jakie są ich podstawowe prawa w mm -hmm. dzisiejszym świecie i o co będą się upominać u Pani polityków. Wątek. Jakie są najważniejsze wyzwania przyszłości dla młodych ludzi? Młodzi uważają, że mają prawo do tego, żeby żyć w państwie, gdzie. Będą mieli godną przyszłość, mhm. gdzie będą mieli dostęp do edukacji, gdzie mogą liczyć na mieszkanie, gdzie mogą liczyć na godne wynagrodzenie, gdzie mogą mieć dostęp do mm, czystej wody, mhm. gdzie przetrwają, bo zmiany klimatyczne ich przerażają, e, gdzie będą mieli dobrą jakość powietrza i oni jasno zaznaczają, że to są dla nich turboważne rzeczy, mhm. ale oni jasno też deklarują, że oni chcą szacunku dla ich godności, wolności i takiego mm, taki, hmm. taki dostępu do, do prawdy, bo hmm. dziś jesteśmy zalani fake newsami. Ja bym mogła tak mnożyć, mnożyć, hmm. mnożyć te, te rzeczy, które są dla młodych ludzi ważne, e, ale ja nie chcę mówić w ich imieniu. Hmm. Ja już mam 33 lata, e, przeszłam drogę, którą, którą te, dzisiaj e, mają oni przed sobą i ja chcę im podać rękę, chcę hmm. uzbroić ich w narzędzia, chcę, żeby im było łatwiej, niż mi było w blondynce dwudziestoletniej, no e, w polityce, e, i większość z nas, młodych posłów, którzy tworzą ten projekt Meetupów, um, doświadczyło tego. I naprawdę mamy szczere intencje, żeby tak. Po pierwsze, tym nowym pokoleniom było łatwiej. Mm -hmm. Po drugie, żeby ich głos był słyszalny, żeby wykorzystali to nasze doświadczenie, jak to zrobić. Mm -hmm. A kolejne, żeby nas po prostu było więcej, bo mm -hmm. tylko wtedy możemy być mm -hmm. skuteczni. I pamiętam zdjęcie sprzed Bundestagu, jak zobaczyłam w nowej kadencji, ilu jest tam młodych posłów, i tam był taki podpis: Nie, nie jest to wycieczka młodych ludzi do <laughs> Bundestagu, są to nowi, młodzi posłowie Pan wybrani w tej kadencji. I tak, i posłanki. Ja sobie wtedy pomyślałam, kurde. Będzie tak u nas, my to zrobimy, będzie? bo tak, będzie u nas, bo e, jeżeli nie zrozumiemy zmiany, która zachodzi w społeczeństwie i nie pójdziemy z tą falą, to ta fala po prostu nas wyrzuci na brzeg. Więc ja, ja wybieram zdecydowanie, żeby iść z tą falą i żeby się odnajdować w tym, co, e, co, co, co jest przed nami, jakie są przed nami wyzwania. I mm, ja od młodych ludzi i to jasno podkreślę, naprawdę dużo się uczę. Mm -hmm, tak. I y, w moim zespole jest masa świetnych mm, osób, które są w gimnazjum, w liceum, na studiach i moja działalność bez nich nie wyglądałaby tak, jak wygląda. Bo to oni motywują, napędzają. Mm. No są super. Czyli Ale czy jest sexy, Ola, dla tego młodego pokolenia? Mówisz o ludziach z liceum, czyli bardzo młodych ludziach. Ja rozumiem, Słuchaj. że macie pewnie młodzieżówkę w, w Platformie Obywatelskiej, jak, jak większość partii. Natomiast czy to jest coś takiego, że młody człowiek dzisiaj chce być influencerem. Wiesz, no wybaczcie państwo, wybaczcie młode pokolenie, bo może trochę ale, ale stereotyp dzisiaj, bo, znowu. No ale dobra, ale ta polityka też się zmienia. Czyli polityka przestaje być gabinetowa. Tak. Znaczy, ja nie pamiętam, kiedy ostatnio organizowałam jakiekolwiek spotkanie w gabinecie mhm. i w ogóle nie wyobrażam sobie tego. Mhm. Szukamy wszyscy możliwości wyjścia do ludzi, mhm. bezpośredniego, spod... znaczy, takiego bezpośredniego przekazu, spotkania się, e, wyjścia w miejsce, gdzie ludzie po prostu są. E, I to się też bardzo mocno zmieniło. Jak ja zaczynałam, Wyciągnięcie urzędników o godzinie 18 na spotkanie z mieszkańcami mhm. to było coś po prostu nieprawdopodobnego, mhm. a dzisiaj to jest absolutny standard. No, proszę pana, my do 17.30 jesteśmy w pracy, nie mhm. mamy szansy wcześniej się spotkać, tak. żeby rozmawiać z wami o ważnych dla nas rzeczach, więc to jest w ogóle taki wymóg minimum, mhm. ale myśmy do tej zmiany doprowadzili, myśmy do tej zmiany doprowadzili i dzisiaj to nowe pokolenie też doprowadza do zmian. Mhm takich jak podnosząc kwestie dotyczące um, chociażby e, kryzysu klimatycznego mhm. i idą po swoje I ja chcę iść razem z nimi uważam że mają prawo żądać od ludzi zajmujących się polityką odpowiedzialności mhm. i mają obowiązek zastępować ich jeśli tam ci po prostu nie dają rady tylko że teraz wydaje mi się że to pokolenie wchodzące w dorosłość jest pokoleniem o takim się to poglądzie lewicowe, zresztą powiedziałaś to Godne życie, równość, e, ochrona środowiska, czy dbałość o planetę, na której żyjemy. Czy wy, to nie jest podcast polityczny, ale reprezentujesz też Platformę Obywatelską, mm -hmm. jesteś e, e, członkinią zarządu Mazowieckiej Platformy Obywatelskiej. Mm -hmm. e, czy wydajecie tym ludziom to, czego oni oczekują jako ugrupowanie polityczne? Ja tego trochę nie widzę, Ola. Jestem przekonana, że dajemy i że podejmujemy wyzwanie i traktujemy mm, to nowe pokolenie podmiotowo. Nie mhm. poświęcalibyśmy tylu czasu, e, nie koncentrowalibyśmy się tak mhm. bardzo wokół spraw ważnych dla młodych ludzi, mhm. e, gdyby to nie było dla nas istotne, gdybyśmy nie myśleli poważnie o tym, żeby byli u nas na listach, żeby mhm. nas reprezentowali. E, I to jest nasze ogromne zobowiązanie. I żeby była jasność, ja nie mam by ochoty mówienia, że o, dzisiaj będziemy zajmować się polityką młodzieżową, bo to jest tworzenie jakiegoś takiego też jakby, mhm. no okej, okay, no to tu jest normalna polityka, a tu a obok jest, tak. jest polityka młodzieżowa. No nie. Rzeczy ważne dla młodych ludzi muszą wejść w taką, taki, taki nurt. Główny nurt, tak. Główny. Mhm. I one muszą być, jakby musi być znak równości pomiędzy sprawami tymi i tymi, który, o których mówimy mhm. gdzieś tam od dawna, bo one wszystkich nas dotyczą. Mhm. I polityka może nie być dla młodych ludzi seksji, Mm -hmm. z perspektywy tego, jak ona dzisiaj wygląda. Ale ja się wcale nie dziwię, że ona może nie być seksji, bo ja jak patrzę na to, jak PiS zarządza krajem, mm -hmm. e, to uważam, że... No, no, czyli, ff, jakiego użyć określenia? Że no, nie czyli, jest to sexy. No naprawdę szukam w swoich dyplomatycznych tutaj... <laughs> Dyploma dyplomata dy, 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 Dyplomatycznym w swoim słowniku, jak to określić, co PiS robi, robi dzisiaj z państwem. No po prostu depcze wszelkie zasady i młodzi mają absolutnie dosyć tego i nie chcą być tego... Częścią. Więc mhm. my mówimy, okej, okay, to zmieńmy to. Tylko zmieńmy to razem. Bo naprawdę razem możemy mm, bardzo dużo zrobić. I ja jestem o tym w pełni przekonana i nie angażowałabym tyle emocji, siły ja gdybym, też... i pracy, mhm. gdybym w to nie wierzyła i nie widziała, że to ma sens. Mhm. I ja widzę. Wśród naszych najważniejszych polityków, że też podchodzą do tego mhm. bardzo poważnie. I będziemy to udowadniać, ale nie jakimś jednym wydarzeniem, bo mhm. Meetupów jest seria czterech. Będziemy mhm. w każdym regionie. Mhm. Potem będziemy m, mieli m, działania już takie m, bardziej lokalne. Będziemy systematycznie pracować, żeby to nowe pokolenie było wyposażone w odpowiednie narzędzia, żeby wziąć sprawy w swoje ręce i pokazać tym, którzy dzisiaj mają w nosie to, co jest dla nich ważne, mhm. że idą po nich. Idą po nich. To takie powiedziałabym mocne, mi się podoba, dobrze, no trzymam, trzymam kciuki. Czy... Wiem, że ty jesteś zwolenniczką systemowych rozwiązań, czyli tego, żeby były kwoty, żeby były suwaki. Tak, wspierających listach, kobiet jak bo... najbardziej. Tak, tak wspierających kobiet, różno, kobiety i różnorodność. Natomiast czy na przykład u was na listach tak jest, że miejsca biorące, tak zwane, czyli proszę państwa, te, które wejdą według różnych kalkulacji, różnych systemów, systemów wyborczych, mhm. są faktycznie robione suwakiem, czyli kobieta, mężczyzna, kobieta, mężczyzna. I czy są kwoty? Zawsze jak mam okazję, to przypominam, że to my, Platforma Obywatelska, wprowadziła kwoty na listach wyborczych. To my, mm -hmm. nie lewica. To my, to my <laughs> żeśmy zrobili. To my, żeśmy zrobili. My, 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 my. Ci politycy centrum. Mm -hmm. I ja właśnie też, żebyście mieli, mieli miały świadomość. Celowo jestem tutaj, gdzie jestem, jeżeli chodzi o moją działalność, mhm. bo uważam, że tutaj mogę być znacznie bardziej skuteczna. Mhm. Bo jeżeli my w ostatnich wyborach wystawiliśmy 40% kobiet na naszych e, pierwszych trójkach e, mhm. na listach wyborczych, to dzisiaj e, mamy 37% kobiet w e, klubie parlamentarnym. Znaczy mhm. to się bezpośrednio przekłada na wyniki, więc nie można zakłamywać danych, no. Jednak się przekłada. No skoro kobiety hmm. mają miejsca biorące i wchodzą do hmm. parlamentu, jeżeli, jeżeli kwoty i suwaki działają, to hmm. znaczy, że system się sprawdza. Hmm. Więc pozwólmy mu działać. Kobiety są kompetentne i powinny znajdować się w miejscach, w których są przygotowane, żeby działać. Ale ludzie A, jest, jesteśmy przygotowane. To, tak, to już <laughs> powiedziałeś: jesteśmy lepiej wykształcone kobiety w Polsce i jesteśmy przygotowane. Ale tutaj spotkasz taką dyskusję m, przeciwników tych rozwiązań systemowych, że powinny wygrać osoby kompetentne. Czyli, że powinna się bronić meritum sprawy i e, takie kompetencje merytoryczne, a nie płeć. Ale przepraszam. To? Bardzo. Ja zaraz się zagotuję. Cudownie gotuj się. <noise> Ale yy, takim Dzisiaj płeć determinuje to, gdzie kto się znajduje i na jakim mhm. stanowisku. Jeżeli e, spółkami e, zarządzają w 70% mężczyźni w wieku 40-60 lat, tak. to przepraszam, naprawdę przy tym, że kobiety są bardziej kompetentne, wykształcone, przygotowane, mhm. potr pozwolimy sobie wmówić, że e, kobietom zabrakło kompetencji, m, żeby m, znaleźć się na tych stanowiskach? No, 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 ale właśnie? Ha, no, halo. no, halo! No, halo, haler! <laughs> znaczy, to tak, tak po prostu nie jest, mhm. tak? E, dzisiaj mężczyźni, żyjemy w systemie patriarchalnym. E, mężczyźni m, tak się tutaj umościli, jest im wygodnie. I m, dlaczego mieliby tak za darmo cokolwiek oddawać? Mhm. No, przecież mają wygodnie, no, przecież mają super, tak? E, ale właśnie, dopiero ta widzisz? świadomość. Mhm świadomość, jakby zestawienie tego wszystkiego z rzeczywistością, z danymi pokazuje, że no świat, który skonstruowaliście jest... Cholernie niesprawiedliwy. Mhm. I może Wam jest w nim dobrze, ale on jest dla nas niesprawiedliwy, bo dlaczego ja mam z koleżankami bić się o, e, d, nie wiem czy Państwo wiecie, ale tylko 12% wójtów, burmistrzów, prezydentów to są kobiety. Mhm. Dlaczego ja mam z tymi kobietami zamknąć się w takim no, tym zamkniętym kręgu i walczyć tylko o te 12%? Mhm, mhm. Kiedy myśmy powinny być w 50%, no tak? Nas w społeczeństwie jest więcej. Więc my nie chcemy mieć takiego szklanego sufitu i mówić, okej, okay, no to mamy te 12%, więc tylko te 12% nas dotyczy i wtedy ta konkurencja jest taka ogromna, dziewczyny sobie wyrywają e, właściwie te głosy i tych wyborców z rąk. No nie! No my walczymy o coś więcej, my walczymy o tę przestrzeń, która nam się należy, właśnie ze względu na nasze kompetencje, mhm. a dzisiaj jesteśmy niedoszacowane, niedocenione i po prostu dyskryminowane. I wynika to z płci, bo nie dajmy to sobie też umówić, że um, nie słyszymy tego na co dzień w naszym życiu, mhm. że a ma Pani dziecko, no to tak. będzie Pani ciężko to z pracą pogodzić. No, tak. Większość wywiadów, które udzielam, większość tak. wywiadów, które udzielam, udzielałam, za Zaczynałeś od tego, jak pani godzi rolę matki z byciem polityczką. Obok mnie siedział kolega, który miał kilka miesięcy młodsze dziecko. Do Nikogo głowy nie nikomu nie no przyszło, żeby go no o to właśnie. zapytać. Tak? Więc jest taka stygma. Że my jesteśmy. Stereotypów, tak, taka stereotypów. stygmat tych tak. stereotypów. A ja nie chcę być oprawiona w ramę tak. stereotypów. Czyli wymykam się im w każdej po prostu, mm, myślę, materii. E, I znam wiele kobiet, które świetnie funkcjonują, super odnajdują się w tym, co robią, i super gotują obiad, świetnie pieką ciasto, ale mają ochotę pójść i poprowadzić no, kawa spotkanie nie i coś kłótnię herbaty do szkolalni. Dokładnie. To jest tak, że 7 czerwca, czyli chwila temu, w Unii Europejskiej weszła dyrektywa kobiety w zarządach, która mówi nie mniej nie więcej niż, że 40% kobiet powinno być, czy mniejszości ze względu na płeć powinno być w zarządach spółek, które zatrudniają powyżej 250 pracowników. Zatem te rozwiązania systemowe są wprowadzane również na w płaszczyźnie Unii Europejskiej i dyrektyw, co mnie osobiście zachwyca. Natomiast Unia Europejska, jedną z wartości Unii Europejskiej, Unii Europejskiej jest równość płci i takie równouprawnienie, o czym no, większość polityków Unii Europejskiej mówi, Czy my mamy to świadomość? Ja się czuję Europejką, czuję się członkinią ja Obywatelką również. Unii Europejskiej, dumną obywatelką Polski, mój mąż jest Austriakiem, jesteśmy w kręgu kulturowym tutejszym, dla mnie to jest bardzo ważne. Dlaczego uważasz, że w Polsce to nie jest popularne, żeby mówić o równości? W tej chwili jest czerwiec, to jest ten miesiąc Pride Month, miesiąc mhm. dumy, jeżeli chodzi o społeczności LGBTQ. Dlaczego u nas nadal to jest kontrowersyjne, trochę niewygodne, trochę nie wiadomo jak o tym mówić. Takie e, niewygodne myślę jest najlepszym słowem. A jak obecna władza ceni no tak. te wartości i mm -hmm. wartości europejskie? Jak? Jak my spadamy we wszystkich rankingach, od tej wolności gospodarczej po wolność prasy? Przecież Unia Europejska musi nam m, przypominać, czym jest praworządność. Więc jak w tej rzeczywistości e, wypełniać poszanowanie m, praw kobiet, mhm. mniejszości jako jedną z wartości europejskich, kiedy my musimy walczyć o te takie. M, Wydawałoby się najbardziej podstawowe, tak? kiedy prawa człowieka my musimy mówić o prawach kobiet, prawach mniejszości, zapominając o tym, że przecież to są właśnie prawa człowieka. I ja wkurzam się też właśnie bardzo na to i staram się to gdzieś bardzo mocno podkreślać. Chodzi o to, że by każdy człowiek mógł się czuć w naszym państwie dobrze, hmm. bezpiecznie i mieć takie same możliwości, jak każda inna osoba. Hmm. I my powinniśmy mieć znowu możliwość decydowania o tym, co i jak chcemy robić. My na najbliższym posiedzeniu Sejmu będziemy głosować nad projektem dotyczącym legalnej aborcji. E, I tutaj ja też Mówicie jestem... Mówisz o tym głośno? Tak. Hmm. I ja jestem... o tym głośno? Doznajesz hejtu na ten temat? Ola? Oczywiście, że to jest że bardzo tak. kontrowersyjny temat w Polsce nadal i bardzo taki, powiedziałabym, trudne też dla polityków, myślę, i dla polityczek, dlatego że y, polaryzuje w sposób nieprawdopodobny. Nie, to ja mówię otwarcie. Chcemy wprowadzić legalną aborcję do 12 tygodnia, profesjonalną opiekę okołoporodową, chcemy przywrócić finansowanie in vitro, chcemy, żeby były dostępne tabletki w dzień po bez recepty, chcemy, żeby była realna ochrona przed Przemocą i żeby kobiety, które pozostają samodzielne w swoim życiu, żeby ściągać alimenty od mężczyzn, mm. bo po prostu należą się one tym dzieciom, żeby mogły normalnie funkcjonować. My to wszystko chcemy zrobić i to są nasze twarde postulaty. Mm. I ja nie boję się o tym mówić głośno, bo większość z tych rzeczy my już żeśmy wprowadzali, one zostały cofnięte, ale myślę, że trzeba to wszędzie podkreślać. Mówić o tym, opowiadać, z czym to się wiąże. Ja nie boję się mówić o terminacji ciąży, ponieważ uważam, że y, dobra edukacja y, seksualna, świadomość, uważność będą prowadziły do tego, że tych przypadków będzie coraz mniej. My nie możemy uważa udawać, że przypadków aborcji w ogóle w Polsce tak. nie ma. To się dzieje. Mhm. I albo my doprowadzimy do tego, że będzie się to odbywało w cywilizowanych warunkach yy, i tylko kobiety, które, które, które będą w wyjątkowych sytuacjach, będą do tego, mm, do tego dążyły, będą, do te, będą, tych zabiegów, będą miały te zabiegi, albo takie, które będą się po prostu na to decydowały. Ale musimy pozwolić im samym zdecydować. Jesteśmy mądre, odpowiedzialne, mamy prawo do własnych decyzji. Nie może być tak, że ktoś ze względu na swoje poglądy religijne, miłość do kościoła, będzie mi cokolwiek ograniczał. Jeżeli nie chcecie państwo, korzystać z metody in vitro, bo uważacie, że godzi Państwo ona w Wasze poglądy, to z niej nie korzystajcie. Mm -hmm. Prowadźcie kalendarzyk, mieszcie temperaturę, Wierzę i mam nadzieję, że będzie to skuteczna metoda zajścia w ciąże. Ale dane pokazują nam, że najskuteczniejszą metodą zajścia w ciąże i leczeniem bezpłodności jest in vitro. Dlatego chcemy to mm. finansować. I mm, wprowadziliśmy ten program w Warszawie. Wprowadzony ten program został również w wielu miastach, kiedy PiS go zlikwidował na poziomie finansowania krajowego. Mm. I ja miałam taką, takie wystąpienie, gdzie któryś z pisowców krzyczał na mnie, że. Ale ale przecież in vitro nie leczy niepłodności. I mhm. Ja na niego popatrzam, tak, nosi pan okulary? Wyleczyło to panu wzrok? Mhm. A widzi pan i może pan funkcjonować? Ja mówię, o czym jest ta dyskusja? Mhm. Dyskusja jest o tym, że są ludzie, którzy chcą powiększyć swoją rodzinę. Którzy mhm. chcą mieć dzieci, a my mamy obowiązek stworzyć im te możliwości, bo mogą mieć ograniczenia na przykład finansowe. Ale to, jak wieisz, ktoś nie chce z tego skorzystać, to niech do cholery tak z tego nie głębokiej korzysta. wiary. Ja nie mówię o wierze religijnej, bo to oczywiście też. Yy, jest taki nurt, nie wiem czego dostrzegasz moim zdaniem, ale mm. istnieje konserwatywne. I to jest nurt, który wiesz, funkcjonuje że go na całym świecie, nie tylko w Polsce, prawda? Że, że, to, że, że jednak świat dąży w tej chwili, był taki nurt liberalny przez wiele lat. A w tej chwili trochę się odwracamy. Może dlatego, że jesteśmy w permanentnym kryzysie. Najpierw był COVID, teraz jest wojna w Ukrainie. Świat generalnie jest w no, zawierusze potężnej. Hmm. I być może te, te, te konserwatywne wartości, czy ten m, taki światopogląd konserwatywny, stara się nas trochę włożyć w pewne ramy i nam ułatwić życie. Ja nie wiem, z czego to wynika, Ola. Co ty za tym sądzisz? Ja myślę, że m, dzisiejszy rząd m, pakuje ja nam się, postaw, ja nie, ja pakuje nam się z butami w hmm. nasze życie. I e, tak jak kiedyś, myślę, że kilka lat temu m, można było mówić, że ten właśnie feminizm jest gdzieś tam na marginesie, walczymy mm -hmm. o swoje prawa, tak dzisiaj on we, wszedł po prostu pod, pod dach każdego domu, bo my walczymy o podstawowe prawa, wartości i wolności. Mm -hmm. e, I dzisiaj to jest chociażby bezpieczeństwo. Mm -hmm. Jeżeli kobieta może stracić życie, Ponieważ ktoś zasłania się ideologią, to mnie to przeraża. I mam prawo wychodzić na ulicę i żądać, żebym to nie była ja, moja siostra, moja kuzynka, moja koleżanka bądź osoba, która, którą mijam na ulicy. I to jest moje zobowiązanie jako osoby, która pełni mandat poselski. I hmm, to nie jest coś takiego wydumanego. Mhm. To nie jest coś, co jest nienamacalne. To są konkretne przypadki. Tak. To są konkretne rodziny. To mhm. jest. To jest konkretne dziecko, które traci mamę. To jest mąż, który traci żonę. To jest matka, która traci córkę. Słuchaj, ja to. po prostu mhm. ściskam mi w gardle, jak o tym mówię. Mhm. Współczuję każdej osobie, która przez ten chory system doznaje tak ogromnej straty. Nie godzę się na to. Chcę, żeby ludzie mieli wolność wyboru. I jeżeli decydują się ze względu na swoje poglądy na jedno, mają do tego pełne prawo. Ale niech ta wolność będzie taka od, i do, ale niech ona nie będzie taka ograniczająca, że moje wolności ograniczają twoje wolności bądź odwrotnie. To no nie fundujmy sobie tego. To, bardzo Zaczyń, to jest po prostu obrzydliwe. Mm. To jest obrzydliwe, nieludzkie i mam takie poczucie. I oczywiście nie będę z tego robiła reguły, ale łatwo jest mówić o przypadkach, które dotyczą jakiejś rodziny, która jest gdzieś tam daleko od nas, ale kiedy dotyczy to kogoś nam bliskiego, to mówimy, o nie, nie, to była wyjątkowa sytuacja. Nie, każda sytuacja jest, jest wyjątkowa. Tak. Każde życie jest niezwykle ważne mhm. i mm, każda rodzina ma prawo walczyć o to, żeby kobieta, która ma zagrożoną ciążę i jej życie jest zagrożone, żeby mhm. o nią walczyć, bo, bo po prostu tak zadecydowali. I pozwólmy im o tym zadecydować. Opowiadasz o tym z taką pasją. Widać, że jest to. Um, no, siedzi to w tobie po prostu. Jest to dla ciebie ważne. Natomiast co ciebie. Wybaczcie Państwo, kolokwializm kręci w polityce. Hmm. Bo widać, że jesteś zaangażowana bardzo. Już to nie jest takie bez emocji, tylko jest to tak całą sobą jesteś w tym. Hmm. Ja wierzę w jakościową zmianę. Mm -hmm. Wierzę w solidarność kobiet, mimo że bardzo dużo doznałam takich przejawów, braku tej solidarności. Tak. E, tak, ale w gdybym, pracy zawodowej bezerskiej tak, i w polityce. Mm -hmm. Mm -hmm. Ale gdybym nie wierzyła, no to chyba bym generalnie nie była w stanie robić tego, co robię, bo jakieś takie. Złośliwe działania koleżanek nie są w stanie jakby mnie właśnie z tego kursu, e, kursu ściągnąć. No właśnie, ale podstawiacie sobie nogę, wiesz, no bo walczycie o miejsca na listach, walczycie o. E... Nikt tak nie dokopie, jak koleżanka z Lewicy na przykład, tak? Właśnie w kwestii, które razem walczymy. Bo no przecież ona jest bardziej lewicowa niż ja. Aha, ona jest w tej to... lewicy po prostu miodem i mlekiem płynącej. To jakim prawem ja mówię tutaj o prawach kobiet? Jak ona ma większe prawo? No dobra, ale macie w Bo tej chwili... to jest to chwili... wartościowanie. No tak, ale w tej chwili chcecie zmieniać Polskę. No to ja przestańcie tak się naparzać między sobą no, ja tak dziewczyny. Ja tak uważam. Mhm. I mam nadzieję, że do koleżanek też dojdzie taka refleksja, mhm. że działamy razem w wspólnej sprawie. Mhm. I nie ma znaczenia, kto jest bardziej, mniej lewicowy, feminizujący i tym podobne. Ważne jest to, żebyśmy wspólnie walczyły mhm. o te nasze prawa, o tę naszą godność, o te nasze wolności. I to mnie kręci, że ja naprawdę mam w swoim otoczeniu super dziewczyny, samorządowczynie, które tutaj, mówię tutaj o swoim podwórku warszawskim, które tak. na Białą Łęce, na Woli, na Ochocie, na Bożu po prostu zmieniają rzeczywistość mhm. i robią to z peł pełną pasją, przekonaniem, zaangażowaniem i ja im mega kibicuję, i one mnie nakręcają do, do dalszej pracy. I ja wierzę w to, że za chwilę te, które są w dzielnicach, pójdą do miasta, a, a, a za moment będą w, w Sejmikach albo w Sejmie, e, i, i że razem będziemy tą jakościową zmianą. Bo ja w tę jakościową zmianę również mhm. wierzę myślę, że ona jest nam dzisiaj potrzeba jak nigdy wcześniej, mm. bo nigdy wcześniej aż tak bardzo nikt nie był przyspawany do stołków i do władzy i nikt tak bardzo nie stawiał jako priorytet ich dobra nad to co dzieje się po prostu nam zwykłym mm. mieszkańcom. Prezydentka Aleksandra Gajewska. Ja, ja nie mam Premierka? Takich, ja nie mam takich, Ministra? Jaki jest twój plan? Nie mam takich sprecyzowanych planów. Wszystko, co się w polityce i w samorządzie trafiło na mojej drodze, te wszystkie okazje i szanse, myślę, że pojawiały się z jakiegoś powodu mhm. i jak obserwuję swoje koleżanki, to u nich też to widzę. Po prostu jak dobrze i ciężko pracujemy, okazje się tworzą. Mhm. To od nas zależy, jak my je wykorzystamy i co z nimi zrobimy. Tak. I czy będziemy sobie wzajemnie te możliwości i okazje tworzyć? Mhm. I ja jestem bardzo za tym, żeby właśnie w ten sposób działać, więc nie zamykam się absolutnie na to, że ja mam taki fokus i w ogóle mogę umierać wtedy, kiedy osiągnę mhm. to. E Mam otwartą głowę, wiem, co chcę robić i co chcę zmienić. Obserwuję inne państwa europejskie, jeżeli chodzi o wiele zmian. Tu niektóre przy, przytoczyłaś te, te dyrektywy, ale jest też dyrektywa Work-Life Balance, która tak. powinna mhm. być w Polsce niedługo wprowadzana, dotycząca e, przedłużenia e, urlopów i wprowadzenia obowiązkowego urlopu dla ojców. Tak. E, więc e, są to tematy, które przychodzą do nas. E, z Europy i powinniśmy je wprowadzać, ale ja nie chcę, żebyśmy żyli w takim kraju, gdzie my reagujemy wtedy, kiedy ktoś, nas kto, ktoś tak. nam coś narzuca. Ja chcę być zmianą mhm. i ja chcę te, 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 taką być. Te, te, Tworzyć tę narrację, i myślę, że mam super zespół do tego, żeby, żeby gdzieś tam to robić. I jesteśmy bardzo otwarci i otwarte na to, żeby do nas dołączać. Obserwuję to od wielu mm, miesięcy, tygodni, że, że dołączają do nas nowe Ale osoby. To I wątek? tworzą. Chcesz być zmianą. Nas ogląda bardzo dużo młodych kobiet z całej Polski. Ty działasz mhm. w Warszawie i na Mazowszu. Powiedz teraz, dziewczyny z Mazowsza, gdzie się do Ciebie. Przysięgam ci, gdzie się do ciebie mają zgłosić, żeby móc być częścią tej zmiany, którą ty tworzysz? Ja myślę, że większość Wie. osób, która do mnie w ogóle gdzieś tam im mignęłam i do mnie napisały na Instagramie, na Facebooku, Czyli media społecznościowe, po to prostu. po prostu jak się do mnie odzywają, zawsze dostają zwrotkę. I mhm. bardzo często jest tak, że ja osobiście odpisuję mhm. takim osobom, bo mamy taki system, że, że to jest mój bezpośredni kontakt. I ja go mhm. bardzo cenię i szanuję i, i Staram się, żeby to, żeby to było no, tak, to. czasami jest to niemożliwe, Ola, po prostu, ponieważ tych informacji jest tyle, że nie jesteś w stanie odpisać. My sobie radzimy. Radzicie sobie. Prawdę, ja to jest wspaniale, to skuteczność. Więc, no, więc dziewczyny, ja mam taki message do was, nie żebyście się tam do mnie odzywały, bo tam odezwijcie się do tej osoby, do której uważacie, że, że, że chcecie, że powinnyście. Tylko ja bardziej chcę was zachęcić do tego, żebyście mm, bez kompleksów. Mm -hmm. Wzięły sprawę w swoje ręce. I to nie muszą być wielkie sprawy, które tak. ciężko udźwignąć. Można zacząć od naprawdę takich przyziemnych i drobnych rzeczy. I to ma znaczenie. Bo jeżeli będziemy właśnie zmieniać drobne rzeczy i wiele osób będzie to robić, to to się złoży na większą Bię, całość. I jakby nie, nie, nie narzucajmy sobie takiej presji. Przestańmy być wobec siebie takim najbardziej, takim najbardziej surowym krytykiem czy krytyczką. Mhm. E, Przestańmy po prostu tak się. Po prostu naprężać i silić, że, że my musimy tak, bo inaczej to w ogóle umrzemy. Nie, możemy jak chcemy, tylko po prostu róbmy to, tak? I miejmy trochę dystansu też do siebie. Mm -hmm. Ja najbardziej w polityce nie lubię tego, tego, tego sztywniastwa i tak. takiego zadufania, tej bufonady i tak dalej, tak dalej, którą widzę na korytarzach sejmowych. gdzie pisowcy przechodzą, to ja po prostu mam czasem takie. <suszy> No po prostu zaraz Ale... pękną, o, tacy są nadęci, tak? No ta emfaza taka jest, wiesz, to co powiedziałyśmy tutaj, że polityka nie jest seksji, bo to wszystko jest takie... Ludzie tak nie mówią, ludzie tak pewnie nie czują, że to jest takie szalenie i to oczywiście, że... I, i zmieńmy to. Zmieńmy tak, to. zmieńmy to na politycy taki bardziej mus... naturalne. Tak, politycy mają mówić językiem, który my rozumiemy, bo do nas ponoć mówią, tak? Hello. Mhm. Więc e, zmieniajmy to bierzmy sprawę w swoje ręce, tak? To jest takie najprostsze. Ja zachęcam po prostu do tego i ja, ja doskonale zdaję sobie sprawę. I mnie bardzo dużo osób odwiedza w Sejmie, robimy wycieczki, mamy dużo dyskusji, ja jestem w terenie, jeżdżę na różne dni, Białęki, Bemowa, pikniki, dni Ursynowa tak dalej. Gadam z wami na, na ulicach Warszawy i jak jadę gdzieś dalej, to również. I mam takie przekonanie, że najtrudniej jest zrobić ten pierwszy krok. Mhm. No, bo, no bo jak to, no bo co tu zrobić? Bo o i w ogóle nie, lata, nie, nie... nie wiadomo, czy się... No, ale, no, no, bo, wszystko się no bo uda, słuchajcie, ma, to też nie każdy... musi być sukces od razu, prawda? A no, ale nie każdy ma takie ambicje, że chce wy, wylądować w tym Sejmie. Tak. Ale większość osób ma taką duszę społeczników. I ja to widziałam w trakcie na przykład zbiórek e, dla osób z Ukrainy. Mhm. Po prostu tak. taka była potrzeba serca. Chcesz, ja tak. widziałam, i sobie mówiłam tak, słuchajcie, musimy się odezwać do tej dziewczyny. Znaczy, jeżeli ona w trzy dni zorganizowała taką zbiórkę tak. wśród swoich sąsiadów, to ona jest niezła. Ja chcę się z nią <laughs> spotkać i chcę z nią po prostu pogadać. Mm -hmm. Bo może ona nie chce robić polityki, ale może ona jest w stanie zmieniać, wpływać na, na mm -hmm. swoją po prostu lokalną społeczność. Mm -hmm. I większość chce. Tylko nie wie, jak swoje chęci przełożyć na działanie. Mm -hmm. I my też od tego trochę jesteśmy. Ci radni dzielnic, miasta, e, województwa, posłowie, e, żeby, żeby pomagać, żeby ciągać rękę. Ja w ogóle uważam, że ta, 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 nasza administracja powinna być taka z wyciągniętą m, dłonią do ludzi, a nie z tym takim grożącym paluszkiem, e, co i jak powinniśmy robić. No, nie tak widzę ten system. Ale bardzo ciekawe jest to, co mówisz. Tutaj doktorka e, Justyna Pokojska z Uniwersytetu Warszawskiego mówiła, że jedną z kompetencji, Przyszłości, będzie kompetencja umiejętności zarządzania własnym życiem. Brzmi trochę oczywiste, o, oczywiście, ale tak nie jest. I to jest to, o czym mówisz, czyli bierzmy w sprawy w swoje ręce, działajmy aktywnie, nawet na takim polu e, bardzo e, społeczności lokalnej, ale nie bójmy się być aktywnymi. To nie, jest... nie bójmy się. I jest czasami tak. Ja też tego doświadczam, że. Mam wrażenie, powinnam się do tej doktorki odezwać, że sprawy zarządzają. Mną, Połączę was, a, nie ja, a nie ja z prawami, i chyba każdy ma taki moment w swoim życiu. I kurczę, no ludźmi jesteśmy, naprawdę. Mamy, mamy, mamy chyba możliwość mieć gorszy dzień, może nam coś gorzej pójść, ale coś z tego, jakąś naukę trzeba z tego wyciągać. Jakiś wniosek. I jeżeli potrafimy to zrobić, i dalej jedziemy i robimy to. W naszej ocenie całkiem dobrze, to róbmy to po prostu. Czyli po prostu jedźmy. Z lubmy się. Lubmy się. To jest piękne zakończenie naszej rozmowy. Lubmy się, proszę Państwa, dziewczyny, chłopaki, panie, panowie, lubmy się. Czasami mi się wydaje, że my tak jesteśmy spolaryzowani, że średnio się lubimy i to jest dosyć smutne. Ale my od siebie też nie zaczynamy. Czyli znaczy, nie a -a, patrzymy na siebie też z sympatią, widzisz. tak? I czyli tak. cały czas tak, taką nadmierną krytyką. Ach, tu mogłam lepiej, to mogłam tak, a to mogłam to, a to tamto. Zamiast z zadowoleniem. Jeju, w tym tygodniu zrobiłam więcej niż, nie wiem, tam trzy tygodnie temu. Fajnie, jedziemy dalej. I wtedy z tą przetworzoną, pozytywną emocją idę do ludzi. I wtedy lubię ich również, bo sama siebie lubię. Wspaniałe. I nie chodzi o samo uwielbienie, bo Wiem, Jesteśmy... Pycha kroczy przed upadkiem. Tak, bardzo. Ale... To tak. jest jedno z moich w ogóle ulubionych e, i, i powiedzonych, i ja też jestem bardzo pokorna mhm. e, i uważam, że ta pokora w polityce jest. Turbocenna, mm -hmm. ale mówię o takim pozytywnym nastawieniu do samej siebie, samego siebie, bo, bo to pozwala nam też z ludźmi dobrze mm -hmm. funkcjonować. Ponadto poczucie własnej wartości to jest coś zupełnie innego niż pycha. Czy zadowolenie z własnej aktywności i działalności, w Twoim przypadku politycznej, też nie jest pychą. I to jest ta cienka linia, bo to jest taka polska skromność, o której Jona Przodakiewicz mówiła w tym programie. Stój w kącie, a znajdą cię, no najgłupsze powiedzenie ever, po prostu. Więc no tak, jest takie polska powiedzenie, że ta skromność, która nic nie wnosi. Proszę Państwa, bardzo dziękuję. E, Ola Gajewska, pani posłanka Aleksandra Gajewska, była moją i Państwa gościnią. Lubisz słowo gościni? Lubię feminatywy. Więc no, lubię. Właśnie, bo tutaj lubię bardzo gościny. dużo jest polaryzacji na temat słowa gościni. Czy powinno się tego słowa używać, czy nie? Ja używam feminatywów, bo uważam, że język zmienia świat i jeżeli będziemy ja mówić... prawdę to Kształtuje rzeczywistość. Tak. Tak, ja też to robię. Też to robię i widziałam taki grymas na twarzy, jak prowadziłam pierwsze warszawskie platformerskie spotkanie. Mówiłam, moja gościni, moja gościni. Tam po prostu, oj, jak cierpieli niektórzy tak, na tak. tej widowni. Robię to po raz już setny, bądź nie wiem, tysięczny. I już nie słyszysz tego, że to no, jest ale dziwne. Ale w ogóle nie, nie robią jest min. już są a, przyzwyczajeni. Właśnie, właśnie, bo należy zmieniać się tak, rzeczywistość. I przyzwyczajają się dzięki nam. Bo my tego używamy, i im więcej osób w środowisku tych ludzi będzie używać tych żeńskich końcówek, tym łatwiej im będzie też w końcu użyć. Ja naprawdę czasami jestem mega zaskoczona, kiedy ktoś, po kim życiem się tego nie spodziewała, w kontekście, który mnie zaskakuje, mhm. użyje żeńskich końcówek, i sobie myślę tak, 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 tak. Czyli to jest świetne potwierdzenie tego, że zmieniamy rzeczywistość właśnie konsekwentnie i świadomie używając języka. Tak, wspaniałe zakończenie naszej rozmowy. Życzę Państwu pięknego lata, ponieważ jesteśmy na przełomie wakacji. Jeszcze raz dziękuję Ci bardzo, Olu. To nie, niezwykle dziękuję. inspirująca <laughs> rozmowa, duch feministyczny w nas siedzi. A Państwa zapraszam serdecznie w każdą środę o 20 do na temat i na media społecznościowe na temat, na nowe odcinki Halo Haler, gdzie rozmawiam z inspirującymi kobietami po to, aby inspirować kolejne. Dziękuję bardzo.